Nastaje taki dzień, gdy zamiast przygotowania kolejnego gotowego scenariusza, chcielibyśmy wciągnąć graczy do własnej, autorskiej fabuły. Uratowani tym pomysłem, odpalamy laptopa lub bardziej tradycyjnie sięgamy po kartkę i długopis. Osiadamy się wygodnie na naszym krzesełku, odpalamy inspirującą muzykę albo pozwalamy grać kojącej ciszy i wreszcie przystępujemy do pracy. Tylko po chwili zastygamy z palcami nad klawiaturą albo dłonią dzierżącą narzędzie kreślarskie przed czystą, świeżutką karteczką. No właśnie, od czego zacząć? Jak postawić ten pierwszy krok na drodze do napisania własnej przygody? W tym monologu przedstawię Wam, jak ja podchodzę do tego zagadnienia. Każdy tekst od czegoś się zaczyna. Nie inaczej jest z moimi, więc aby rozpocząć pracę, muszę postawić na papierze, niezależnie czy tym fizycznym, czy wirtualnym, pierwszy ciąg znaków, które w rezultacie dadzą mi wyraz. To właśnie ten wyraz będzie moim kluczem do przygody. Owy klucz jest najważniejszym elementem, od którego zaczynam budowę scenariusza. Definiuję podstawę, na której będę tworzył solidną, rzemieślniczą konstrukcję, jaka w efekcie da mi i moim graczom kilka satysfakcjonująco spędzonych wspólnie godzin wolnego czasu. A przynajmniej takie jest jej założenie. Najlepiej za nasz klucz do przygody obrać rzeczownik, czyli część mowy nazywającą nam rzeczy, obiekty, miejsca czy osoby. Mając klucz, mogę przystąpić do jego rozbudowy. Wybrałem najważniejszy element, bez którego nie mógłbym zacząć. Jednak nie mając kolejnych wyrazów, które stosownie go ubiorą, pozostanie nagi. Stąd z pomocą kolejnych rzeczowników, a także przymiotników, czyli części mowy określających cechy istot żywych, rzeczy, zjawisk, pojęć i stanów, nadaję mu stosownego kolorytu. Tutaj czas na przykład. Wykorzystam do tego wyrazy, które posłużyły rozpoczęciu prac nad autorskim scenariuszem do 7 edycji systemu Cthulhu Echo w Głębinach. W jego wypadku kluczem do przygody jest jezioro. Wiem już, że chcę, aby strategicznym elementem historii było właśnie to jezioro. Jednak nic więcej o nim nie wiem. Czy jest duże? Gdzie się znajduje? Jakie to jezioro? To nieliczne z pytań, które cisną się na usta. Czas obudować koronny wyraz. Tworzę scenariusz w świecie opartym na mitologii Cthulhu, więc chcę, aby z jeziorem związana była legenda, którą mogę spleść z koncepcją systemu. Dokładam tedy pierwszy wyraz opisowy – legendarne. Dalej chcę, aby w mojej przygodzie gracze mieli trochę do roboty, więc moje jezioro musi być duże. A jako, że lubię przy sobie wrzucić ciekawostki historyczne i mieszać je z mitami, dokładam dwa łączące się wyrazy. Obiekty historyczne. Podsumowując, napiszę scenariusz, którego opowiastka będzie krążyć dookoła dużego, legendarnego jeziora, blisko którego brzegów można zobaczyć obiekty historyczne. I teraz czas na kolejny etap. Research, który dzielę na dwie fazy, podstawową i złożoną. W fazie podstawowej przeszukuję swoją głowę lub internet albo jedno i drugie w poszukiwaniu tego, co w jak największym stopniu będzie w stanie odzwierciedlić mój opisany klucz do przygody. Wróćmy do przykładu. Na podstawie powyższego budowanego klucza nie potrzebuję wiele się zastanawiać, ponieważ bez trudu w moim umyśle kiełkuje obraz dużego szkockiego jeziora Loch Ness, owianego legendą żyjącego w nim potwora, a także z kilkoma leżącymi nieopodal historycznymi obiektami, jak zamek Urquhart i opactwo benedyktynów w Forcie August. Teraz czas na tą drugą, trudniejszą i bardziej czasochłonną część researchu. Jako autor, także mistrz gry, muszę wiedzieć, co chcę przedstawić, więc zabieram się za badanie konkretnych informacji, które dostarczą mi wiedzy o miejscach, osobach, historii i tym podobnych każdego z elementów, który odnalazłem i wypunktowałem w fazie podstawowej. I znowu powrót do przykładu.
Zaznajamiam się z historią Nouvelle Nice, jeziorem Loch Ness, czytam, z czyjej inicjatywy powstał zamek Urquhart, kto założył opactwo benedyktynów, poznaję legendę potwora, dowiaduję się, że wszystko zaczęło się od świętego Kolumbana, więc sprawdzam, kim owy człowiek był i tak dalej, aż mój umysł będzie wypełniony tą esencją wiedzy po same brzegi. W moim przypadku to tych działań sprawia, że pomysły na wykorzystanie stworzonego powyższym sposobem settingu same wpadają do głowy, a gdy tak się dzieje, wybieram z nich te, dające możliwie spójną całość. Dla przedstawionego w przykładzie autorskiego scenariusza wybrałem Przedwiecznego, który będzie głównym sprawcą całej draki, a informacje o nim, zapisane na kartach Księgi Strażnika, dostarczyły mi niezbędnych danych, by oprzeć jego działania właśnie o zbudowany na podstawie klucza do przygody set. W ten sposób otrzymałem rdzeń wiążący działania Przedwiecznego z legendą o potworze, jego poszukiwaniach oraz miejscach historycznych. To oczywiście nie wszystko, jednak podstawą, bez której nie mógłbym ruszyć z miejsca, mam już przygotowaną, czyli można śmiało powiedzieć, że postawiłem ten najtrudniejszy, pierwszy krok i z sukcesem rozpocząłem pisanie własnego scenariusza. Teraz, podobnie jak w przypadku klucza głównego, muszę obudować rozpisany rdzeń. Tworzyć badaczy, przemyśleć, w jaki sposób wciągnąć ich w wir wspólnej opowiastki, sporządzić ścieżkę główną, zastanowić się nad możliwymi ścieżkami pobocznymi. Jeżeli gracze będą kreować historię postaci, to przemyśleć, jak dołożyć istotne elementy do rozgrywki. Wiadomo, nie wszystko trzeba rozpisywać na N stron A4, ale o tym będzie kiedy indziej. Jeżeli zainteresował Was ten materiał, możecie również zaznajomić się z samym scenariuszem Echo w Głębinach, który posłużył mi za przykład stawiania pierwszych arcyważnych wyrazów, bez których scenariusze nigdy by nie powstały. Zajrzyjcie na stronę konkursu Quentin i znajdźcie go w zbiorze tegorocznej edycji. A ja serdecznie dziękuję za wysłuchanie materiału do końca i zapraszam do kolejnych monologów i rozkminek w niedalekiej przyszłości. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!